Włącz napisy przed obejrzeniem filmu. But you do believe that he created the camp Auschwitz and he ran the camp where so many... He managed it, but I think he didn't start it with it. Yeah, he did start with it. He created it. He absolutely created it. Who told him to do this? Himmler. Himmler told him to do it. And he built the camp, and over 1 million Jews were murdered in your father's gas chambers. Waszyngton, lata 70. Na jednej z ulic amerykańskiej stolicy znajduje się niewielki butik. Na pół etatu pracuje w nim 40-paroletnia atrakcyjna blondynka. To Brigitte Hess. Kobieta w sklepiku radzi sobie całkiem nieźle, ma styl i widać, że jest dobrze obeznana z modą. Któregoś razu butik odwiedziła nieco bardziej zamożna Żydówka. Była pod wrażeniem obeznania Brigitte z branżą odzieżową i zaproponowała jej pracę w dużym waszyngtońskim salonie mody. Brigitte zgodziła się bez większego namysłu, jednak wiedza o tym, że jej przełożona jest żydowskiego pochodzenia, nie dawała jej spokoju. Nikt bowiem nie wiedział, kim jest Brigitte i z jakiej rodziny pochodzi. W końcu, któregoś razu, ona sama, będąc pod wpływem alkoholu, nie wytrzymała i wygadała się swoim nowym znajomym z Waszyngtonu, mówiąc: jestem córką Rudolfa Hessa, komendanta obozu Auschwitz-Birkenau. Te słowa wprawiły w osłupienie wszystkich jej znajomych, także tych żydowskiego pochodzenia. W kolejnej części z cyklu Dzieci zbrodniarzy przedstawimy Wam sylwetkę Brigitte Hess oraz pozostałych potomków jednego z największych zbrodniarzy w historii, Rudolfa Hessa, który w czasie II wojny światowej był komendantem obozu w Auschwitz. O tym, jak potoczyły się losy jego rodziny i z jakimi problemami boryka się ona do dziś, opowiemy Wam w dzisiejszym materiale. Zapraszam! Rudolf Hess był jedną z najczarniejszych kart niemieckiej historii. To bliski współpracownik takich potworów jak Adolf Eichmann, czy widoczny na tej fotografii stojący obok Hessa uśmiechający się dr Josef Mengele. Hess był członkiem SS od 1933 roku. 7 lat później został wyznaczony przez Heinricha Himmlera do kierowania budową obiektu, który dziś jest synonimem najgorszych zbrodni – obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Od 1940 roku Rudolf Hess był komendantem obozu. On też sprawował kontrolę nad systemem przeprowadzania ludobójstwa. Do Auschwitz zwożono Żydów, Romów, więźniów z Polski, ZSRR i innych terenów okupowanych czy państw satelickich III Rzeszy. Rudolf Hess odpowiadał za ludobójstwo ponad miliona ludzi. Po wojnie, gdy został schwytany, postawiono go przed sądem w Warszawie i skazano na śmierć przez powieszenie. Kilka dni przed egzekucją odezwały się w nim wyrzuty sumienia. Zezwolono mu napisać wówczas pełne czułości listy pożegnalne do żony oraz dzieci. Spisał też swoje wspomnienia. Oto ich fragment. Musiałem bardzo panować nad sobą, aby pod wpływem wzburzenia spowodowanego tym, co widziałem, nie zdradzić swoich wątpliwości. Musiałem uchodzić za człowieka zimnego i pozbawionego serca w obliczu wypadków, które u każdego odczuwającego jeszcze po ludzku powodowały skurcz serca. Chcąc zmusić innych do psychicznego przetrwania, musiałem okazywać niezłomne przeświadczenie o konieczności wykonania tego twardego i okrutnego rozkazu. Nie wolno mi było pozwolić sobie na żadne uczucia. Musiałem być coraz bardziej surowy, nieczuły i bezlitosny wobec niedoli więźniów. Musiałem przyglądać się obojętnie, jak matki ze śmiejącymi się lub płaczącymi dziećmi szły do komór gazowych. Wyrok na Hessie wykonano w kwietniu 1947 roku. Na prośbę byłych więźniów Auschwitz został on stracony na terenie obozu, którym zarządzał. W 1929 roku Rudolf poślubił Hedwig Hensel. Oboje wyznawali tę samą ideologię. Łącznie mieli 5 dzieci, 2 synów, najstarszego Klausa i Hansa Jurgena, oraz 3 córki, Heide Traut, Inge Brigitte oraz Annegret. W tym odcinku skupimy się przede wszystkim na Inge Brigitte, albo po prostu Brigitte, bo to tego imienia używała przez większość swojego życia. Ojciec pieszczotliwie nazywał ją Pupi. Na każde ze swoich dzieci miał bowiem określone przezwisko. O pozostałych dzieciach zbrodniarza z Auschwitz też coś wam opowiemy, ale to Brigitte wzbudza największe zainteresowanie. Brigitte urodziła się 18 sierpnia 1933 roku, w roku, w którym naziści przejmowali władzę w Niemczech. Gdy wybuchła wojna, miała 6 lat, niewiele z tego okresu pamiętała. Zanim trafiła do willi przy obozie w Auschwitz, przewinęła się przez przydzielane ojcu lokum przy obozach w Dachau oraz Sachsenhausen. Do willi obok obozu Auschwitz rodzina trafiła w 1940 roku. Ich życie na co dzień wyglądało zupełnie beztrosko, co, biorąc pod uwagę miejsce, stanowi czystą abstrakcję. Nowe lokum szczególnie spodobało się żonie Rudolfa, Hedwig.
Kulik. We wspomnieniach świadków z Auschwitz lubiła doglądać więźniów, a następnie donosić mężowi, który z nich ociągał się w czasie niewolniczej pracy. Otoczona kucharkami, niańkami, szoferami oraz służbą, nie wahała się mówić, że miejsce to jest, cytuję, rajem, w którym chętnie spędziłaby resztę życia. Większość służby w domu Hessów stanowili więźniowie. Przykładowo regularnie willę odwiedzał Józef Paczyński, którego zmuszano, by strzygł Hessa w jego domu. Hej, chcę, żebym ja przyszedł. No to ja poszedłem tam. Poszedłem do tej willi Hessa, która tam jest. We drzwiach już stała żona Hessa. Jak mnie tam podprowadzili, to ona odprawiła tego podoficera, a mnie tam zaprowadziła, a mnie w oczach ciemno, bo wystraszony byłem. Miałem ten czas 19 lat. Wystraszony byłem, ale idę, wyprowadziła mnie na pierwsze piętro do łazienki. Tam było przygotowane krzesło, lustro i umywalka. Za chwilę przyszedł Hess. Kainburt, ani słowa do mnie. Ani słowa. Ja się go bałem, a on, nie wiem, czy się przyjdzie, ani słowa do mnie. Siadł, a ponieważ ja już przez półtora roku widziałem, jak go Arno Bem strzygł, ja go tak samo ostrzygłem. Ręce mi się trzęsły, ale go strzygłem. Chwilowy kryzys w małżeństwie Hessów nastał w momencie, gdy mąż powiedział prawdę o tysiącach zabijanych w Auschwitz Żydach. Miała ona wówczas do niego pretensje, nie były one jednak podyktowane współczuciem. Hedwiga była dumna z tego, że jej mąż bierze udział w likwidacji znienawidzonego narodu, ale zareagowała złością, gdy dowiedziała się, że eksterminacja dzieje się nieopodal ich domu. Nie tylko willa w Oświęcimiu była przedmiotem brutalnego rabunku, ale też drogocenne wyposażenie, jak meble czy dzieła sztuki. Ponadto więźniowie zbudowali dla dzieci Hessa wielką zabawkową makietę samolotu do zabawy, a przy domu znajdował się też plac zabaw. Brigitte dobrze zapamiętała ten czas, nie ulega wątpliwości, że miała szczęśliwe dzieciństwo. Świadczą o tym nie tylko jej wspomnienia, ale też fotografie. Na tym zdjęciu Brigitte siedzi pierwsza z lewej strony. Już sam widok tak absurdalnych ujęć w obliczu rozgrywającego się tuż obok cierpienia wygląda jak jakieś nienaturalne złudzenie. A jednak te fotografie są autentyczne, choć trudno w to uwierzyć, historia ta naprawdę się wydarzyła. Dosłownie po sąsiedzku z obozem Auschwitz ta niemiecka rodzina żyła całkiem beztrosko. Dzieci pływały w pobliskiej rzece, w niedzielę ojciec zabierał je do stajni, latem bawiły się w ogrodzie, a zimą w Boże Narodzenie jechały na saniach na mszę do sąsiedniej miejscowości. Wszystko jakby nigdy nic. Dom Hessów znajdował się zaledwie 150 metrów od krematorium, a z jego okien roztaczał się widok na obóz śmierci. To, czy Brigitte i jej rodzeństwo wiedzieli, co tam się dokładnie dzieje, pozostaje kwestią sporną. Wydaje się, że najbardziej świadomym tego, co się tam działo, był najstarszy syn Hessa, Klaus, który potrafił nawet dokuczać więźniom idącym do pracy, strzelając do nich z procy. We wspomnieniach więźniów Auschwitz pojawiają się też informacje, że składał ojcu meldunki, czy praca więźniów została należycie wykonana. Istnieje też jedno ze wspomnień, które mrozi krew w żyłach. Któregoś dnia, gdy Rudolf Hess wrócił do domu, zastał swoje dzieci bawiące się w niecodzienną zabawę. Pod nieobecność rodziców dzieci wymusiły na szwaczce uszycie opaski kapo oraz kilku obozowych naszywek. Klaus założył na ramię opaskę, a rodzeństwu przyczepił symbole z trójkątami i żółtymi gwiazdami, po czym wszyscy bawili się m.in. w berka. Nie był to jednak koniec tej makabrycznej zabawy. Wydarzenie bardziej szczegółowo opisał później jeden z członków rodziny Hessa. Potem dzieci zawołały kucharkę Sophie Stipel, jej siostrę i inne służące. Przywiązały je do krzeseł i zaczęły, wszystko w zabawie, bić ręcznikami obciążonymi kawałkami mydła. W środek tej sceny wpadli Hedwig i Rudolf. Natychmiastowy koniec zabawy, reprymenda, kara. Ta złowroga sielanka rodziny Hessów zakończyła się wraz z końcem wojny. Córka Rudolfa, Brigitte, dobrze zapamiętała dzień, gdy brytyjscy żołnierze weszli do jej domu. Siedziałam na stole z moją siostrą, miałam 13 lat, brytyjscy żołnierze ciągle krzyczeli: gdzie jest twój ojciec, gdzie jest twój ojciec? Od tego krzyku rozbolała mnie głowa. Wybiegłam na dwór, płakałam pod drzewem i próbowałam się uspokoić. Mój starszy brat, Klaus, został zabrany wraz z matką. Brytyjczycy dotkliwie go pobili. Mama słyszała, jak krzyczy z bólu, chciała chronić syna i powiedziała im, gdzie przebywa mój ojciec.
Po wojnie Brigitte wyemigrowała do Hiszpanii. W zrobieniu kariery pomogła jej nieszablonowa uroda. Przez lata była w Hiszpanii modelką w domu mody Balenciaga. Tam poznała przyszłego męża, amerykańskiego inżyniera firmy telekomunikacyjnej. Ponieważ jego praca miała charakter międzynarodowy, to para pomieszkiwała trochę w Grecji, Libii, Iranie czy Wietnamie. Małżeństwem byli od 1961 roku. Doczekali się dwójki dzieci, o których jednak niewiele wiemy. Brigitte opowiedziała mężowi o swojej przeszłości i rodzinie. Po latach do męża dotarł reporter Thomas Harding. W rozmowie z dziennikarzem mąż Brigitte Hess mówił: na początku byłem trochę zszokowany, ale kiedy coraz więcej z nią rozmawiałem, zdałem sobie sprawę, że także była ofiarą. Była tylko dzieckiem, gdy to wszystko się wydarzyło. Potem powiedziałem jej: to była straszna rzecz, nie wracajmy już do tej historii, skupmy się na naszym życiu, żyjmy szczęśliwie i zostawmy to wszystko za sobą. To nie jest twoja odpowiedzialność, nie ma powodu dźwigać winy ojca. W 1972 roku Brigitte wraz z mężem zamieszkała w Waszyngtonie. Choć małżeństwo kupiło dom pod stolicą, to Brigitte w USA długo nie mogła się odnaleźć. Jej angielski nie był najlepszy, niemieckiego akcentu nigdy się nie pozbyła. Wokół nie było nikogo z przyjaciół i rodziny. W końcu dostała pracę w niewielkim butiku na pół etatu. Tam dostrzegła ją kobieta, która doceniając jej styl oraz obeznanie w modzie, zaproponowała jej pracę w dużym salonie mody, którego wraz z mężem była właścicielem. Nie znamy nazwiska tej kobiety, ale była to osoba o żydowskim pochodzeniu, której rodzina uciekła z Niemiec przed prześladowaniami podczas Nocy Kryształowej z 1938 roku. Brigitte biła się z myślami, czy powiedzieć swoim przełożonym o trudnej przeszłości rodzinnej. Odważyła się dopiero po alkoholu, wyznała swoją historię menadżerowi w pracy, później małżeństwu, które było właścicielami salonu. Nie mieli oni jednak do Brigitte pretensji i zgodzili się utrzymać całą sprawę w tajemnicy. Ich relacje układały się pomyślnie. W Waszyngtonie Brigitte odwiedzała matka, Hedwig, żona Rudolfa Hessa, która dopingowała męża w jego zbrodniczych decyzjach. Skąd miała pieniądze na podróże? Historycy dociekają, że środki na życie mogła otrzymywać z jednej z organizacji typu Cicha Pomoc, o której mówiliśmy już na kanale. W Stanach zdarzało jej się zostawać na dłużej, by opiekować się wnukami. Tak też było 15 września 1989 roku. Tego dnia wieczorem Hedwig, jak zwykle po opiece nad dziećmi, położyła się spać. Następnego dnia Brigitte znalazła ją martwą w łóżku. Zmarła we śnie, bez bólu. Córka zorganizowała jej pogrzeb w Stanach pod fałszywym nazwiskiem. Nie chciałaby w stolicy USA ktokolwiek dowiedział się o jej przeszłości. Obawiała się też represji z powodu ojca. Tutaj w Waszyngtonie nadal się boję, jest tu wielu Żydów, którzy nienawidzą Niemców. To nigdy się nie skończy, opowiadała później dziennikarzowi Thomasowi Hardingowi. Brigitte wydłużyła czas organizacji uroczystości pogrzebowych, aby do Stanów mogła przyjechać rodzina. To zapewne wtedy, po raz pierwszy od wielu lat, zobaczyła wielu swoich krewnych. Obawiała się też, że do grobu matki mogą odbywać się pielgrzymki neonazistów. Wówczas i jej tożsamość zostałaby ujawniona. Nie chciała ryzykować. Jak na ironię, Hedwig Hess została pochowana na cmentarzu wielowyznaniowym wśród Żydów, chrześcijan i muzułmanów. Jeszcze w 1983 roku Brigitte rozstała się z mężem. Po ponad 30 latach pracy w salonie mody przeszła na emeryturę. Od dawna używała już amerykańskiej wersji swojego imienia – Brigitte. Niewiele brakowało, a świat by o niej całkowicie zapomniał. Skrywała swoją rodzinną przeszłość, nikomu o niej nie mówiła, poza zaledwie paroma osobami. Gdy ktoś pytał o jej ojca, po prostu mówiła, że zginął na wojnie. Na stare lata zamieszkała z synem, jej córka zmarła, ale nie wiemy, co dokładnie się jej przydarzyło. Syn Brigitte znał historię swojego dziadka, ale niespecjalnie go ona interesowała. W XXI wieku Brigitte miała już wnuki, ale rodzinną przeszłość zdecydowała się przed nimi ukryć. Chciała zatrzeć ją na zawsze i pewnie tak by się stało, gdyby nie jeden z dziennikarzy, który zdołał ją namierzyć. Był to Thomas Harding. I was unable to track down the daughter of Rudolf Hess, who extraordinarily enough was still living, not that she was living, but extraordinarily enough she was living in Washington DC, just outside of Washington DC. I was living nearby at that time in West Virginia, and it took me 18 months to persuade her to talk to me. She wasn't sure, she was a bit concerned. Eventually she said she would talk to me again. She'd never spoken to journalists before, nobody knew her story. After 18 months I persuaded her to talk to me, and she said, before you come over, just give me a call to confirm. And I thought, that's a bit of a trouble. If I do that, she'll cancel. She'll say I'm too sick, I'm too old, I'm too tired, I'm too this, I'm too that. So instead, I went to a cake shop on I Street in Washington, D.C., and I bought the biggest chocolate cake I could find. And I went to the front door, and I knocked on the door, and I could tell by her body language that she was going to say no, but she saw the cake, and she said, okay.
come inside. And we sat down inside, and I spent 3 hours with her. She calls herself Bridget. And it was a very strange house, a very dark house. It was almost like a Hansel and Gretel, like a wooden cottage, very dark, a lot of clutter everywhere. We sat in a corner room, and she laid down. She was complaining about being quite sick. And next to me was a Christmas tree. It was around Christmas. And on the Christmas tree was a mauve and cream star. And I asked her about it, and she said her mother had made it. Hedvig had made the star. And later, she took me around the house, and she showed me her bedroom, and above her bed was the wedding picture I showed you. So she was still sleeping under the picture of her father. Thomas Harding szukał Brigitte aż 3 lata. Do rozmowy przekonał ją w 2013 roku. Następnie opublikował na łamach Washington Post długi artykuł poświęcony Brigitte Hess, córce zbrodniarza z Auschwitz, która żyła przez dekady niemal anonimowo w stolicy Stanów Zjednoczonych. W chwili spotkania z Hardingiem miała już 80 lat i zdiagnozowany nowotwór. Fragmenty wywiadu zarejestrowano na kamerze. Brigitte nie pozwoliła jednak na upublicznienie swojego wizerunku. Nie zgodziła się też podać obecnego nazwiska po mężu. Wciąż chciała pozostać anonimowa. Oto fragment rozmowy. It was like paradise for me, and I didn't know what was on the other side of the villa. And there were prisoners who worked in the house and in the garden, is that correct? Yeah. Mm-hmm. I just thought they come and help, you know, people have different clothes on. We didn't know they were prisoners, and they were always happy and wanted to play with us. But you didn't know who they were or what happened in the camp? We didn't know what else was there. My father never talked about things like this. And there was no smoke. There was no smell of something. A man with so warmed at home could do something. I believe bad things happened there. Terrible things. Not just bad, terrible things. Over a million people were murdered. Yeah. But you do believe that he created the camp Auschwitz, and he ran the camp where so many... He managed it, but I think he didn't start it with it. Yeah, he did start with it. He created it. He absolutely created it. Who told him to do this? Himmler. Himmler told him to do it. And he built the camp, and over a million Jews were murdered in your father's gas chambers. So there were two sides to your father, you think? Definitely, couldn't be different. Couldn't be. A person is so gentle and so wonderful and so family orientated, and he can do something like this. I just know the good side, I don't know the bad side. And I think I'm glad about it. Podczas wywiadu Brigitte niechętnie wracała do czasów mieszkania w willi przy obozie Auschwitz. Zdawała sobie sprawę, jak to teraz wygląda, dlatego dodawała, że lepiej tych wszystkich strasznych rzeczy nie pamiętać. Niektórzy mogą powiedzieć, że w trakcie rozmowy widać u niej podwójną osobowość. W rozmowie z Hardingiem, choć dawała wyraz swemu współczuciu wobec Żydów, to wymsknęło jej się jednak, że nie do końca wierzy w skalę Holokaustu. Gdy Harding zasugerował, że jej ojciec przecież przyznał się do wszystkich zbrodni na masową skalę, to zaczęła sugerować, że może został do tego zmuszony. Brigitte, choć wydawało się, że miała świadomość tego, jakie okrucieństwa działy się w obozach, to nie miała problemu dociekać, że, cytuję, skoro tak wielu zabito, to jakim cudem aż tylu ocalało? Jej zdaniem liczby zamordowanych Żydów były zawyżone. Zapytana o to, czy była w waszyngtońskim Muzeum Holokaustu, odpowiadała, że nie, ponieważ historia tam jest przejaskrawiona, a poza tym dodała, że tego typu muzeum nie powinno znajdować się w Stanach Zjednoczonych, tylko w Auschwitz lub Izraelu. Gdy zaś mówiła o losach swojej rodziny po wojnie, opowiadała o skrajnej biedzie i wykluczeniu. W trakcie rozmowy próbowała też zdjąć z ojca przynajmniej część odpowiedzialności. Wspominała, że często był przygnębiony, gdy wracał z pracy do domu. You said he was tired when he came home. What was he like? What was he like? Yeah, you said he was tired at the end of the day. Yeah, he said, oh, meine lieben Kinder, did you have a nice day? And so, and then he hugged us all, and then, you know, but seemed sometimes like he was not
very happy, but I mean, he was nice, but I could see things maybe bothered him also. But because I'm sure he wanted to get away, but if you're in something, you're in. First, I didn't believe it. I said, couldn't be. But now you believe it. Now you do believe that he was... Yes, I believe, but I don't believe he did it himself. Definitely not. There are Himmler and Adolf Hitler and God knows all these people who pushed, you know, like somebody is above you and says, look, you have to do this, 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 this. I don't think it was his idea. I could not believe. Opowieści Brigitt nie wszyscy uznawali za zgodne z prawdą. Autor biografii Rudolfa Hessa, Volker Kopp, ustalił, że jej rodzina wcale nie żyła w takiej nędzy po wojnie, jak to przedstawiała w trakcie rozmowy z Hardingiem. Wydawałoby się, że wraz z tym wywiadem na tym historia Brigitt się zakończy, ale to nieprawda. Jej imię wróci na łamy mass mediów jeszcze raz, ale o tym za chwilę. Artykuł Hardinga odbił się bowiem szerokim echem w mass mediach na całym świecie. Bazujące na nim artykuły o Brigitt Hess pojawiły się w każdym zakątku globu, także w Polsce. To m.in. przez to, że reszta rodziny Rudolfa Hessa zbywała całą sprawę milczeniem. Teraz jednak znów zaczęto jej się przyglądać. Gdzie bowiem byli przez te wszystkie lata? Najstarszy syn Rudolfa, Klaus, po tym gdy zaczął pracę w Stuttgarcie, praktycznie zniknął z oczu opinii publicznej, by wreszcie odnaleźć się w Australii. W Sydney założył rodzinę, spłodził dzieci, które żyją tam do dziś. Do Niemczech jeździł regularnie dzięki powiązaniom jego rodziny z jedną z firm logistycznych, ale na rodzinnych uroczystościach typu chrzciny czy śluby nadużywał alkoholu na tyle, że przynosił rodzinie regularny wstyd. Zmarł w 1986 roku na marskość wątroby z powodu nadużywania alkoholu. Drugi z synów, Hans Jürgen, po wojnie miał sporo szczęścia, znalazł intratną posadę jako kierownik sprzedaży w salonie samochodów Volvo. Życie rodzinne jednak mu się nie układało. Z pierwszą żoną rozstał się po tym, gdy otarł się o śmierć, gdy ta dźgnęła go nożem w plecy. Z drugą również się rozwiódł. Według relacji jego syna, Rainara, nawet po wojnie ojciec wyznawał nazistowski światopogląd, a w domu był brutalnym despotą. Hans stracił kontakt ze swoimi dziećmi, wstąpił też do Świadków Jehowy. W 2021 roku udzielił jedynego w swoim życiu wywiadu dla Die Zeit. W trakcie rozmowy schorowany i oddychający przez rurkę Hans Jürgen Hess potwierdził takie historie, jak zabawa w kapo z opaskami i naszywkami z symbolami dla więźniów. Na pytania o Auschwitz odpowiadał krótko, bez konkretów i emocji, co dziwiło nieco rozmawiającego z nim dziennikarza, który zanotował. Słuchając go można odnieść wrażenie, że Auschwitz pozostało dla niego drobnostką, która nic nie znaczy i do niczego nie prowadzi. Być może odpycha od siebie myśli, które mogłyby w jakiś sposób przyćmić jego wspomnienia. Hans nie ukrywał, że miał beztroskie dzieciństwo. Uważał, że jego ojca do pracy w obozie przekonał Heinrich Himmler. W końcu pomiędzy Hansem a dziennikarzem wywiązał się taki oto dialog. Dziennikarz pyta, co słyszałeś o obozie koncentracyjnym obok waszego domu? Niewiele. Czy w domu rozmawiano o tym, co twój ojciec robił w Auschwitz? Nie. Z wyższych pięter domu widać było obóz, prawda? Tak, pewnego razu więzień, który próbował uciec, został zastrzelony przy płocie. Widziałem to. Zawyły syreny i zrobiło się wielkie zamieszanie. Czy ktoś panu wyjaśnił, dlaczego ten mężczyzna został zamordowany? Moja matka powiedziała, że był jeńcem wojennym. Nie wolno im uciekać. Jeśli spróbują uciec, zostaną zastrzeleni. Najmniej wiemy o dwóch pozostałych córkach Rudolfa Hessa. Heide Traut pozostała w Niemczech. U schyłku życia zmagała się z demencją. Zmarła w 2020 roku. Z kolei Annegret także pozostała w kraju, ale odwiedzała Brigitt w Stanach na Florydzie. Obie utrzymywały ze sobą stały kontakt. Według syna Hansa Hessa, Rainara, ciotka Annegret była jedyną, która nie dała się zindoktrynować przez rodzinę. Na koniec wróćmy jeszcze raz do Brigitt. Okazało się bowiem, że po publikacji artykułu Hardinga zachodnie media próbowały ustalić jej miejsce zamieszkania, a nawet zrobić kolejny wywiad. Media zalała też fala newsów, że córka Rudolfa Hessa neguje Holokaust. Thomas Harding odmawiał podania obecnego adresu Brigitt, ale dziennikarze namierzyli ją sami. Jeszcze w 2013 roku brytyjski tabloid Daily Mail opublikował nie tylko zdjęcia domu Brigitt w północnej Virginii, ale też ustalił, że salon mody, w którym pracowała w Waszyngtonie, ubierał amerykańskie elity, w tym także pierwsze damy, Nancy Reagan czy Hillary Clinton. I to właśnie Brigitt miała przygotowywać dla nich kreacje. Dziennikarze przepytali też jej sąsiadów. Jeden z nich mówił: wszyscy wiedzieliśmy, że pochodzi z Niemiec, ale nikt nie wiedział, jaka jest jej prawdziwa tożsamość. Szczerze mówiąc, nie zmieniłoby to naszej opinii o niej, jako że była jeszcze dzieckiem. Nie mogła zdecydować, kto jest jej ojcem.
Po toku całego zamieszania Brigitte zgodziła się udzielić wywiadu jednemu z niemieckich reporterów. W trakcie rozmowy Brigitte znów powtarzała, że jej ojciec miał podwójną osobowość, kochającego ojca oraz zbrodniarza z Auschwitz. I choć nie zaprzeczała cierpieniom Żydów w czasie II wojny światowej, to ponownie poruszyła temat zawyżonej liczby ofiar. Obecny w jej domu reporter także zauważył, że na jednej ze ścian wisi portret jej ojca. Gdy zaczął dopytywać Brigitte o inne sprawy z historii jej rodziny, ta zaczęła tracić równowagę nad sobą i w końcu wypaliła z całkowitą szczerością. Nie wiedzieliśmy nic o tym, co działo się w obozie i nieprawdą jest, że Klaus kiedykolwiek strzelał do więźniów. Jasne, mieliśmy więźniów w ogrodzie i domu i bawiliśmy się z nimi, ale nigdy nie byliśmy na terenie obozu. Robiliśmy po prostu to, co robią dzieci. Bawiliśmy się. To ciekawe, że naziści zawsze mają złą prasę jak nikt inny. Mój ojciec nie był jedyny. Mówił mi, że gdyby kazali mu powiedzieć, że było 5 milionów ofiar władzy, zrobiłby to. Krematoria doczekały się remontu. Po wojnie były o wiele lepsze. Ciemniejsze siły wzięły się do pracy. Argumenty Brigitte brzmiały w tej rozmowie inaczej niż poprzednie wyważone słowa w rozmowie z Hardingiem. Szybko okazało się, że córkę Rudolfa Hessa już od jakiegoś czasu zaczął odwiedzać znany z negowania Holokaustu oraz wybielania zbrodni nazizmu profesor literatury Robert Faurisson. Wiele więc wskazuje, że na stare lata Brigitte Hess, córka komendanta obozu w Auschwitz, niewiele wyciągnęła wniosków z mrocznej przeszłości swej rodziny. W filmie przedstawiliśmy wam losy synów i córek Rudolfa Hessa. Chcieliśmy też zaprezentować wam krótko, co z żyjącymi obecnie wnukami zbrodniarza dzieje się obecnie, ale w toku prac nad filmem okazało się, że w rodzinie do dziś dzieją się rzeczy, które zasługują na odrębne, dłuższe omówienie. Obecnie przynajmniej dwie osoby z rodziny Hessa wzbudzają duże kontrowersje i konsternacje. Sprawa była na tyle głośna, że nawet podstarzowa Brigitte Hess wściekle zabierała głos na temat zachowania jednego z wnuków swojego ojca. Jeżeli więc ta tematyka jest dla was interesująca, to zapraszam do materiału uzupełniającego tę historię, który opowie wam o żyjących obecnie potomkach zbrodniarza z Auschwitz. To wszystko na dziś, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Thank you.